Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z mojego serwera. Jak wiecie, edycja już trwa 5 dni, więc mam nadzieję, że ktoś nie zagrał, to wpadnie. Moi drodzy, gramy do końca, cały czas jest mnóstwo graczy, są klepy, są przebity. W tym momencie właśnie włączyliśmy drop case'ów ze Stone'a, taki event. No i co? Jeśli chcecie w tym odcinku wygrać ultimate'a, to rozluję jednego ultimate'a co 100 łapek. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu swój nick z Minecrafta. Dzisiaj mam dla was takie ocenienie gildii, żeby wam pokazać, co się zmieniło od pierwszego dnia edycji. Możecie napisać. No i co, zapraszam po prostu do oglądania tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy zostawi łapkę w górę i pobijemy rekord łapek z wczorajszego odcinka, bo wbiliście już tam 13 łapek w górę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie 13,5 łapki w górę. No i co, miłego oglądania. Mam nadzieję, że obejrzycie odcinek do końca i tyle. Trzymajcie się, pozdro i yo. Ja sobie tutaj już jestem na czwartym dniu edycji. Nie, na piątym dniu edycji. Boże, piąty, czyż jest wtorek. Więc na piątym dniu edycji, moi drodzy, tutaj speedkc.pl. W tym momencie jest godzina 15.30. Włączyliśmy TNT dzisiaj szybciej. Miało być TNT od godziny 14. Ale niestety zapomniałem wpisać comment na resetowanie TNT. I TNT dopiero 15.20 włączyłem. W tym momencie również jest włączony drop case'ów na 2 godziny. O takich procentach, czyli 0,1% szans na drop case'ów. No i sobie po prostu postanowiłem zobaczyć, co tutaj gildie robią. Jestem przy pierwszej gildii, która wybudowała tutaj moją podobiznę, moi drodzy. Także gilia Hurt, tutaj wam pokażę, tak, mają zacilo, oni mają bacon, mają, ile tych baconów mają? 4-8 baconów mają i to naprawdę mega kozacko wygląda, także zombiaczek król ewidentnie, zobaczcie to, cyk, zombiaczek król, wiem, pokażę wam tutaj gilię Hurt, bo naprawdę kuboid gilii Hurt wygląda mega fajnie. Boy farmery, jestem ciekaw, czy to mają takie, tak, to są normalne boy farmery moje, także no mega kozacko po prostu. No i co, moi drodzy, wejdźmy sobie do nich gdzieś tutaj na do kuboida. Myślałem, że oni coś tutaj mają fajnie, ale zobaczcie, jak ta maska w ogóle fajnie odzorowana. Tutaj dookoła to zrobili, naprawdę, no gilia Hurcie mega postrała. No wiadomo, zombiaczek król serwera, pozdro, na razie tutaj mam, moi drodzy, czapeczkę Mikołaja jeszcze, od Invictusa dostałem i tak mi została jeszcze od roku ta czapka. No ale dobra, wejdźmy sobie GTP Hurt 120 poziom, zobaczcie, tutaj te Hurty wybudowały, 120 poziom, 20 poziom chciałem mieć. Czy oni coś mają w środku? Tu mają te bacony, wow, zobaczcie, oni w ogóle tu platformę zrobili, ty. Ja pierdziele, zobaczcie to, widzę, jak oni tutaj zrobili to. Wiecie co, ja tutaj rozkopię to, aby sobie, czekajcie, wam pokażę tutaj, patrzcie, ile to jest baconów. 8 baconów. No naprawdę, moi drodzy, no fajnie to zrobili, naprawdę, ziomeczki. Ja tutaj z powrotem to cobblestone'em zabuduję. Czy oni coś jeszcze mają tutaj ciekawego, ta gilia Hurt w kuboidzie, czy nie mają nic tutaj? Chyba nie mają nic, nie chcę im to za bardzo rozwalać tego, szkoda, że nie mam GMA 3 wgranego. Nie ma wgranego GMA 3 na serwer. I tu coś będzie, dobra, tu coś będzie, o, jest jakieś dokopanie nawku, dobra. Czy w ogóle gilia Hurt gra? Jestem ciekaw, czy gilia Hurt gra. Gra gilia Hurt, ej! Oni grają, XD Mikey, ty, naprawdę fajna gilia. Naprawdę fajna gilia tutaj zrobiona jest. Więc wiecie co, może tepnimy Infohurt i TP może XD Mike. Zobaczymy, co ten XD Mike robi. O, przebijają ziomeczki. Ziomeczki, moi drodzy, przebijają. O, patrzcie, wyjdę, myślałem, że byłem na waniczu. Przebijają sobie ziomeczki, tak jak mówię, TNT zostało włączone. Wiecie co, za to, że zrobiła taka fajna gilia, taki kuboi, to ja im postawię trochę case'u. Czekajcie, case, give, zombiaczek, speed case, 100 damy. I wrzucimy może z 50 speed case'ów. Wrzucimy ich może 50 speed case'ów, bo w sumie czemu by nie. Wrzucimy 50, o, ktoś ukradł od razu ze wszystkie speed case'y. Także ziomeczki, no fajnie, sobie przebijają gilię. Czekajcie, koło niej gilię przebijają. Gilię Epic. Ej, Epic to jest gilia, którą wczoraj trolowałem na odcinku. To jakaś grubsza, ty, to jakaś grubsza klepa musi być. Czekajcie, gilia Epic. Tutaj leci ziomek z gilii Epic. Wiecie co? Ja tutaj zobaczę, co ta gilia Epic robi. Czekajcie, zakopuluję to oczywiście z dirta, tak jak było. Siemaneczko, gilia Epic. Epiki mają fajny kuboid, zobaczcie to. Epiki tutaj trollowaliśmy, ale kuboida nie pokazywałem. Też mają dwa bacony Epiki. Ale kuboid, naprawdę, gildii kubo, powiem tak, widzowie, kuboid gildii Epic jest chyba najlepszym kuboidem, jaki widziałem na tej edycji. Naprawdę, mają mega kozacko zrobiony kuboid. No, lol. No czajcie to, co się dzieje, moi drodzy. Tutaj gilia Epic, Baki, Pawełu sobie tutaj lecą ziomeczki. No ale czemu oni się do nich nie wbijają? Ci ich przebijają, a ci tu przebijają ich gilię i tego. No nie wiem, przebijają ich gilię, ale ci tutaj, no, nic nie robią, ta gilia Epic. No dobra, TP, TP, moi drodzy, tutaj niech leci ziomek. O, ci bossa klepią. Oj, tutaj ziomeczki bossa klepią w nogach jakiś, czajcie to. Ci tu w jakichś bossach klepią w nogach. Czekajcie, tutaj chcę, aby się odkoblować trochę. O, właśnie, pójdę sobie trochę do góry. No nieźle. Nieładnie. No już tak, nieładnie tutaj napiszę na czacie. No bo nieładnie. No ale dobra, niech sobie tego bossa tam klepie. Ziomeczek tutaj w tych nogach. Bania mu padła, patrzcie, w ogóle typowi bania padła temu ziomeczkowi. No nieźle, dobra, niech z tego bossika zabija. Ty, czy on ucieka?
Gość ucieka przed bossem, zobaczcie. Nie, boss go sklepał. Typa sklepał boss. Oj, za mocne te bossy, za mocne te bossy. Za mocne, moi drodzy, te bossy. Dobra, lecimy dalej, niech to będzie na przykład GoPro. O, tutaj gości sobie na stołniareczce. Tutaj sobie gości na stołniareczce kopie. No fajnie, fajnie. Fajnie, naprawdę, gości sobie kopie tutaj na stołniareczce. 400 sobie z nasza wreszcie, także myślę, że spoko, edytra trwa. Mam nadzieję, że wpadniecie, ktoś nie zagrał, no bo myślę, że dzisiaj myślę, że może, albo nie, nie będę wam mówił, jakie mam plany, powiem wam to na wstępie. Powiem wam to na wstępie, jakie mam plany. Dobra, TP, lecimy dalej, niech to będzie na przykład go, aha, no bo TP na tej samej osoby chyba. Czekajcie, Baker, Baker co robi? Dobra, Baker tu kopie na swojej ręce, GM ma jakieś kawałek gościu, czekajcie, cyk. Wejdziemy sobie z Vanisha. Czy on kopie nawku? Halo, czy gość jest online, czy kopie, a on kopie na nawku, on kopie nawku, ale zobaczcie jaki ma fajny skrypt. Zobaczcie jaki fajny ma skrypt, gość nie ma rangi, czyli pewnie nie ma VIP-a. Tak, gości pewnie nie ma VIP-a. I po prostu zamiast sobie, wiecie, zamiast sobie po prostu Reapera, to na kowadle naprawia na skrypcie. To jest Zagilia w ogóle, tutaj też ich dużo gra. Też tutaj ziomeczków dużo mega gra. Czekam się co to Zagilia. Gildia SL. SL, uuu, to jakoś mega aktywna gildia jest SL, ej. Za taką aktywność, za taką, moi drodzy, aktywność trzeba by im tutaj dać jakąś fajną nagrodę, wiecie co? Damy im może 50 speedcase'ów, o. Damy im, moi drodzy, 50 speedcase'ów tutaj za taką fajną aktywność, bo naprawdę ich tutaj dużo gra. Siema, ziomeczku. Czekajcie, wezmę sobie case give, jeszcze raz dam 100. Czekaj, trzymaj, ziomeczku. O, masz case'iki, pani Oskar. Czekaj, pani Oskar, case'y jakieś tutaj sobie gniszczysz, no okej, okay, no dobra, fajnie. Pokażę wam jeszcze tutaj kuboid gildi SL, bo naprawdę, no, takie gildy te mega szanuję. Takie gilie, że tutaj tyle osób gra, no fajnie, fajnie, podoba mi się to, fajnie, chciałbym, żeby tak gilia każda grała. Oni wszyscy nawku, o nie! O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, przepraszam stary, o dobra, wrócił na dobre tory ziomek. Odkopałem stołniarki, przypadkowo stąd wyszedł, to nieźle. Czekajcie, tu też jeszcze jakiś ziomeczek, Eryk tu jest jakiś, siema Eryk, trzymaj case'y. Trzymaj mordeczko case'iki, proszę bardzo, to dla ciebie case'iki. Trzymaj, trzymaj mordo, potwierdzaj sobie trochę case'ów. Dobra, kto chce do gili? Tutaj jakaś Laura, jakiś youtuber. Zacznę, co to robi youtuber Oniku Laura. Czekajcie, wiedziałem co z Vanisha, siema Laura. Co tam u ciebie się mordo dzieje? Co mi chcesz klepać? Oj, nie, no nieładnie, no nieładnie. SSN robisz? Trzymaj parę case'ów, trzymaj parę case'ów Laura. Dobra, SSik, dobra. Najpierw tak, jaką gildię ocenić? Dobra, piszę na czacie, jaką gildię ocenić, moi drodzy. Która według gildia chciała być oceniona? O, GTP Only. GTP Only 120 poziom. Dobra, gracze są aktywni, gracze są naprawdę aktywni, podoba mi się to. O, jest gildia Only, dobra, wyjdźmy z Vanisha. Co tu gildia Only ma? Siemaneczko, ziomeczku, siemaneczko, co tam u ciebie wariacie? Trzymaj parę kejsików, trzymaj parę kejsików. O, tyle kejsików dostaniesz, nie wiem, ile rzuciłem kejsików, chyba 10 albo więcej nawet. No, kuboid wygląda taki dosyć z obsydianu cały, czy na nie tu wszędzie mamy boyfarmery. Tak, to chyba wszystko z boyfarmerów. Tak, wszystko mamy z boyfarmerów, bardzo ładnie tutaj kuboid naprawdę zrobiony. Klasa, klasa. O, przepraszam, 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 mordeczko, nie chciałem cię hitnąć. A trzymaj parę kejsików, przeprosiny, proszę bardzo. Jaki radosny, jak podskoczył ziomeczek. Dobra, 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 cyk. Co tu się, moi drodzy, dzieje w ich kuboidzie? No nic tu więcej nie ma, fosy tutaj mają zrobione z każdej strony chyba. Tak, chyba z każdej strony mają fosy zrobione. No nie no, kuboid naprawdę. Kuboid bardzo ładny. Myślę, że następną edycję, moi drodzy, moglibyśmy zrobić tego. Następną edycję moglibyśmy zrobić na zamki. Tylko jakby, powiem wam tak. Ja mógłbym zrobić edycję na zamki, tylko chodzi, moi drodzy, chodzi mi jakby... ja mogę zrobić edycję na zamki bezproblemowo, tylko... Chodzi o ocenianie gili, bo potem jest tak, że jak oceniasz tą gilię, tutaj jakiś ziomeczek jest. O, siema, siemaczko, mordeczko, wyjdziemy sobie z Vanisha, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Co tam, ziomeczku, sobie grasz? Proszę bardzo, proszę, proszę bardzo. Trzymaj sobie parę case'ów, proszę. O, chcesz jeszcze screenka? No dobra, no tak chcesz ze mną jeszcze screenka, to jasne, możemy sobie zrobić screenshota. Proszę bardzo, mordeczko. O, proszę bardzo. Dobra. Teraz tak, chciałem wam pokazać tak, powiem wam tak, trochę będzie teraz pitolenie, ktoś to może spinąć 2 minuty tego odcinka. Jakby to powiedzieć, chciałbym, moi drodzy, zrobić edycję na zamki. Możecie napisać w komentarzu, co chcecie edycję na zameczki. Chciałbym zrobić edycję na zameczki, ale po prostu, moi drodzy, uważam, że jeśli ja będę oceniał tą gildię sam, jakby bez jakiegoś jury większego, to będzie potem, będą po prostu jakieś kontrowersje, bo jedni uznają, że uceniłem te gildie źle, jedni uznają, że uceniłem te gildie dobrze, inni powiedzą, że jakaś wroga gildia miała zamek z internetu, jedni zaprojektują ten zamek sami i wiecie, będą takie po prostu kontrowersje, a jakby chciałbym czegoś takiego uniknąć, więc nie wiem, czy po prostu może zrobić edycję na zamki, czy może zrobić edycję na design, po prostu kto będzie miał najładniejszy design może by wygrywał, bo design jakby byłoby w sumie łatwiej to ocenić, bo na przykład nadali byśmy po prostu graczom jakby taki z góry narzucone
taki styl designu, jaki ma być, nie wiem, netherowy, stonebrickowy, cobblestone'owy, jakiś starożytny, wiecie o co chodzi, coś takiego, więc możecie napisać, czy jakieś, co wy wolicie, czy zamki, czy designy. A dobra, teraz nie pintole, tylko tepamy do ocieplacza, siema ocieplacz. Oj, goście co tu kopie napku, dobra, Infse, jakie menu? Ocieplacz, podłoga ocieplacz, dobra, podłoga ocieplacz, Infse, podłoga ocieplacz, wiecie co, on tu, tak, bo ziomeczek kopie nawku, kurczę, on kopie nawku, ziomeczek. No dobra, nie będę mu wrzucał case'ów, nie będę mu wrzucał case'ów, zobaczcie, ma cały kwipunek złota. A, bo on tu ma te, czekajcie, jak się dostać tu do niego, w tych. Mam nadzieję, żeby on tu nie wyszedł tylko, dobra, żeby ta się stronia zregenerowała. Zobaczcie, ciekawe jest, co mu tu leci, czy już nakopał jakieś case'y, bo teraz jest włączone właśnie drop case'ów. Czy coś tu, ziomeczko, nakopałeś? Chyba nic nie napisałeś, dobra. BC, jaką gildię ocenić? Dobra, zapytam jeszcze raz na czacie, jaką gildię ocenić. Dobra, te, o, GTPS SDP 120, dobra, GTPS SDP 120 poziom. Co oni te chłopaki mają? A tak zwykły kłopak, jakieś tutaj nogi mają SDP, jakieś to są automatyczne? Automatyczne, ej, super, no. Gili SDP, automatyczne nogi sobie tutaj zrobili. TNT w sumie nie działa na każdym poziomie, więc było, więc naprawdę okej. No dobra, czekajcie, cyk. Co tu jeszcze jest? No nie wiem, cyk, no, na razie tutaj nic nie ma, moi drodzy. Siema, ziomeczku. Co tam u ciebie wariacie, słychać? Proszę bardzo, Arivi Mordka, trzymaj mordeczko. Arivi to taki serwer jest, kurde, tej Liquid. Ludzie chyba, Arivi się popularne, no nie no, Arivi jest popularna. Tysiące graczy grają, ale tutaj sobie ziomek daje. Chyba chce screena jeszcze ten ziomek, tak? Chyba chce screena? Czy co? Nie wiem, czy chce screena? Chyba chce screena, tak. O, no to cyk, zrobimy daba mu elegancko. Proszę bardzo, ziomeczku, cyk. No i dobra, wiecie co, moi drodzy? Wiecie co, GTP Rene. Rene chyba wbiło niedawno top 1 na serwerze. I jestem ciekaw, co oni tutaj mają. Jaki kuboid jest gildi Rene? Co oni taki przezroczysty kuboid mają, ale fajnie. Oj, tu chyba szkło im ktoś rozwalił. Tu chyba gildi Rene ktoś szkło rozwalił. Ale czekajcie, GTP Rene może 20 poziom, ale Rene, no. O, o, czekajcie, coś tu się dzieje u Rene. Coś tu się dzieje u Rene. Czekajcie, cobblestone. Oj, gdzieś był ten kabel. Dobra, to jest tu. Oj. Dobra, okej, naprawmy to szybko. Czekajcie, chcę tutaj się. O, dobra, właśnie o to chodziło, żeby się dostać po prostu na dół, do gili Rene. Och, spotki na hejsta mają. To jest w ogóle fajna rzecz, te spotki na hejsta wprowadzone są. To się gracze podoba. No dobra, moi drodzy, teraz jest tak. Cyk, 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 cyk. No dobra, nic tu ciekawego nie ma. Więc moi drodzy, co? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli ktoś teraz do końca pisze w komentarzach, aż tak koniec, ja wam przypnę serduszko. No i co, trzymajcie się. I dziękuję za oglądanie, także pozdro i jo, jeśli chcielibyście jakiś odcinek strapowania, to dajcie mi po prostu znać, także...